Rosja to piękny i bogaty kulturowo kraj. Syberia należy do 1/10 lądu na Ziemi, który jeszcze nie został zbadany. Na przestrzeni wieków w bezkresnej tajdze miały miejsce zdarzenia, które prawdopodobnie nigdy nie zostaną wyjaśnione, gdyż zorganizowanie jakiejkolwiek dobrze przygotowanej ekspedycji naukowej pochłania ogromne koszty, a i często się zdarza, że organizowane wyprawy są bardzo niebezpieczne. Rosja jest bogata w anomalne miejsca, które przykuwają uwagę całego świata naukowego. Jednak bezkres tajgi skrzętnie ukrywa przed ludzkim wzrokiem dziwne miejsca, o których wie tylko rdzenna ludność zamieszkująca tereny Syberii. Przykładem rozległych terenów może być tutaj Jakucja, gdzie mieszka 949 tysięcy ludzi na powierzchni 3 078 125 km kwadratowych. To zaledwie jeden człowiek na 3243 km kwadratowe. Operując dalej cyframi, to tak jakby w województwie na przykład opolskim mieszkało tylko 290 ludzi. Tak więc rację miał, mówiąc w jednym ze swoich odcinków filmowych pan Cejrowski, siedząc sobie na skalnym urwisku w pewnym afrykańskim państwie, że na świecie nie ma przeludnienia. Ale wracając do miejsc anomalnych w Rosji. Jedno z nich jest niezmiernie tajemnicze i widowiskowe. Dlaczego widowiskowe? Zaraz się dowiecie. Witam widzów kanału Tajemity. Pamiętamy o waszych propozycjach tematów do realizacji filmów i stopniowo będziemy je przesyłać na nasz kanał. Dziękujemy za komentarze, z których powstają rzeczowe dyskusje. Dziękujemy za subskrypcje i lajki. Dzisiejszy odcinek Tajemitów poświęcimy pewnemu grzbietowi górskiemu, który znajduje się w odległości 15 do 18 km od miasta Żyrnowsk, region Wołgograd. Grzbiet umiejscowiony jest w łańcuchu wzgórz o wysokości około od 200 do 380 metrów i znajduje się w owalnej średnicy 24 km. Grzbiet znajduje się w miejscu wyjątkowego uskoku tektonicznego i dlatego może być uważany za jedną z najpotężniejszych i nieprzewidywalnych w swoim zachowaniu anomalnych stref Rosji. Ten grzbiet górski nosi nazwę Miedwiedzisk. Od 1982 roku regularnie odbywają się w ten region górski ekspedycje naukowe. Jednak ponad 35 udanych wypraw nie dało wiarygodnych wyjaśnień niezrozumiałych zjawisk, które miały miejsce na grzbiecie Miedwiedzica. Najbardziej tajemnicza część grzbietu Miedwiedzic jest nazwana zboczem błyskawicowych śrub. Naoczni świadkowie twierdzą, że dzieją się tam rzeczy niewyobrażalne dla normalnej osoby. Wydaje się, że Miedwiedzisk przyciąga różnego rodzaju błyskawice i wyładowania elektryczne o niespotykanej sile. Zarejestrowano setki faktów, kiedy kule ognia pojawiły się nie tylko podczas burzy, ale także przy spokojnej pogodzie, o każdej porze dnia, bez wyraźnego powodu. Zdarzają się deszcze kul ognistych trwające godzinami. Setki rozpalonych ognistych kul lecą tą samą niezmienną trasą i palą dziury lub dziwaczne spirale na drzewach po drodze. Według obserwatorów niektóre błyskawice poruszają się z prędkością pieszego w odległości pół metra od ziemi. Z oparzeń drzew ustalono, że największy piorun ma średnicę około 2 metrów. To niespotykane. W tym rejonie anomalia goni anomalię. Błyskawice latają pod wiatr i są w stanie zawisnąć w powietrzu nad przedmiotami. To oznacza, że nie rozładowują, lecz cały czas utrzymują swój ładunek energetyczny. Interesujące jest również to, co zostało zaobserwowane przez jedną z ekspedycji podczas deszczu błyskawic. Ta sama błyskawica w kształcie kulistego pioruna paliła drzewa na swojej drodze. W pewnym momencie zmieniła kierunek i przeszła przez obserwujących ją naukowców. Ludzie chodzili w kuli energii, wychodzili i wchodzili do niej, przechodzili przez nią bez jakiejkolwiek szkody dla swojego zdrowia. Jeden z tych przypadków został odnotowany.
Przez długi czas obserwowano kobietę, przez którą piorun kulowy przelatywał, gdy chroniła swoje dziecko przed błyskawicą. Tak się złożyło, że błyskawica przeszła kilka razy przez nią i chłopca. W stanie szoku zostali przewiezieni do szpitala, ale jak się okazało, nic nie wpłynęło na ich dobry stan zdrowia. Wszystkie spalone drzewa zostały dokładnie zbadane i zmierzone podczas jednej z wypraw. Naukowcy policzyli ponad 350 pni spalonych w całości lub w części na całej długości grani drzew. W niektórych przypadkach z drzew pozostały tylko zwęglone kikuty aż do wysokości kolana. Początkowo zakładano, że drzewa spalają błyskawice w kolorze liliowym. Eksperci postanowili przetestować tę hipotezę. Okazało się, że punkty uderzenia piorunów nie odpowiadają obszarowi lasu ze spalonymi drzewami, ale to był dopiero pierwszy etap pracy. Każdego dnia zespoły uzbrojone w kompasy, notatniki, taśmy miernicze wchodziły do lasu i mierzyły obszary, kształty, położenie i kierunek oparzeń na drzewach. Analiza oparzeń na pniach drzew wykazała, że 95% z nich znajduje się na wysokości nie większej niż metr. Znaczna część drzew zdawała się mieć celowo spalone korzenie, z których wyładowania energetyczne spalały drzewo od wewnątrz, wzdłuż pnia, od dołu do góry. Wyglądało to tak, jakby błyskawica lub coś nieznanego uderzyło w drzewo nie z powietrza, ale z ziemi. Naukowcy z USA i Europy zainteresowali się zjawiskiem piorunów kulistych i nie jest to zaskakujące, gdyż grzbiet Miedwiedzick jest drugim na świecie pod względem ilości uderzeń piorunów kulistych. Pierwsze miejsce zajmuje Malezja. Według niektórych badaczy anomalii grzbietu Miedwiedzick błyskawice te przylatują dokładnie nad dwoma jaskiniami, które znajdują się pod ziemią na płytkiej głębokości. Według opowieści z dawnych czasów, jaskinie te są podziemnymi tunelami usytuowanymi równolegle do siebie o średnicy, według różnych źródeł, od 6 do 20 metrów, o gładkich i równych ścianach. Dziwne tunele grzbietu Miedwiedzick zostały odkryte przypadkowo. W latach 80. specjalistom z Mockiewskiego Instytutu Lotnictwa powierzono zadanie o randze państwowej. Mieli oni zbadać wszystkie fakty związane w tamtym czasie z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, które pojawiały się nad terytorium Rosji, aby rozwikłać zasadę ich lotu i stworzyć racjonalną teorię do opracowania w przyszłości własnego samolotu. Jeden ze studentów to Wadim Czernobrow, przyszły najbardziej aktywny badacz łańcucha Miedwiedzick, twórca i lider Kosmoprospekt. Zaproponował rozpoczęcie badania dróg poruszania się tajemniczych obiektów latających. Prace ruszyły pełną parą. Wynik wskazywał na to, że większość tras UFO przecina się w regionie Wołgogradu, w rejonie tzw. łańcucha Miedwiedzickiego. Naukowcy zaczęli więc badać historię tego obszaru. Nikt nie wie, kiedy pojawiły się pierwsze osady na tych terenach. 3000 lat temu przybyli tu Scytowie, o czym świadczą liczne kopce i kurhany. Ale prócz nich mieszkały tu jeszcze inne nieznane plemiona, które pozostawiły po sobie ogromne pole pokryte małymi kopcami o wysokości do pół metra. Scytowie zwykle tego nie robili. Wciąż można usłyszeć legendę, że ludzie, którzy zamieszkiwali ten region, zostali brutalnie wytępieni przez jakąś potężną siłę, która była we władaniu mieszkańców sąsiednich plemion. Nikt nie wie, jakiego rodzaju była to moc, ale do tej pory miejscowa ludność nie chodzi na pola z kopcami, gdyż się po prostu obawia o swoje życie. Miejscowi jednak są pewni, że kopce są połączone pod ziemią w złożony system labiryntów. Innym interesującym faktem jest to, że przypadkowo w pobliżu jednej z wiosek budowniczowie wykopali starożytne cmentarzysko, gdzie szkielety okazały się olbrzymami ludzi o wysokości do 2,5 metra, którzy mieszkali tutaj być może na długo przed nową erą. W wiosce niedaleko wykopalisk wciąż ludzie pamiętają, jak dawniej, często podczas orgii, na polu znajdowano ludzkie czaszki, dwa razy większe niż zwykle.
A po drugiej stronie rzeki Miedwiedica, w górę rzeki w regionie wioski o tej samej nazwie i już inni kopacze odkrywali starożytne cmentarze ludu Liliputów, których wysokość nie przekraczała 50-60 cm. Pytanie, kto mieszkał na tym terytorium i co tutaj się rozegrało przed tysiącami lat, pozostaje otwarte. Zaznaczyć trzeba tutaj fakt, iż cmentarzyska takie są odkrywane na świecie coraz częściej, co stale jest ukrywane przez media głównego nurtu, a przez świat naukowy pomijane, natomiast zdjęcia z wykopalisk określane mianem dobrego kawału lub najnormalniejszego w świecie fejku. W sumie nic dziwnego, gdyż godzą w teorię ewolucji i stawiają na głowie przypuszczenia naukowców, jakoby wcześniejsze cywilizacje były, no powiedzmy delikatnie, lekko zacofane technologicznie. Mimo tego, iż już dawno udowodniono, że słynne jerychońskie trąby były w stanie wywołać rezonans akustyczny, który zgodnie z zasadami fizyki zburzył mury twierdzy. Skąd ta wiedza? W pewnym starożytnym przewodniku po Imperium Rosyjskim, w tym tomie, który mówi o regionie Wołgi, wspomina się o dwóch dziwnych jaskiniach, rzekomo zachowujących niezliczone skarby. W historii Złotej Ordy można było znaleźć dowody na to, że Mongołowie wykorzystali schwytanych Rosjan do wydrążenia jaskiń lub tuneli. Na początku XX wieku tunele służyły jako schronienie dla bandy Brodatego. Bezlitosny szef sporej szajki bandytów, który siał terror w całej okolicy. Żołnierze Armii Czerwonej przez długi czas nie mogli zlikwidować tego gangu. Brodaty był nieuchwytny, gdyż był w posiadaniu planu wszystkich tuneli. Jego szajka jeździła na koniach i zawsze znikała w tych tunelach, wychodząc z nich dziesiątki mil dalej. Analizując dotychczasowe informacje, z pewnością można stwierdzić, że tunele istniały tutaj w czasach starożytnych. Pozostaje tylko odpowiedzieć na pytanie, czy jest to zjawisko naturalne, czy uczynione ręką człowieka. Aby to przeanalizować i znaleźć odpowiedź, postanowiono rozpocząć wykopywanie tuneli. Na powierzchni umieszczano białe flagi dla orientacji. Widok z góry wyglądał następująco. Flagi były rozmieszczone jak za pomocą nici. Jaskinia była prosta jak strzała. W naturze do tej pory nie było tak płaskich podziemnych rzek, uskoków lub pęknięć. Pod samym szczytem góry odkryto, że jaskinia rozszerza się do 35 metrów, a trzy kolejne gałęzie opuszczają tę ogromną halę w różnych kierunkach i prowadzą do wielkich, tajemniczych hal przez kogoś zbudowanych. Odkrywcy tych hal są przekonani, że są to lądowiska dla nieznanych obecnej nauce pojazdów. Okazało się więc, że tunele są sztuczne. Ale kto potrzebował zbudować taki wielki podziemny kompleks? Taka dokładność byłaby przydatna, gdyby ten tunel był pasem startowym jakiegoś podziemnego lotniska. Ale start samolotu z tunelu byłby znacznie utrudniony przez górę znajdującą się tuż przed wejściem. A może startowały stąd aparaty latające o znacznie lepszym systemie sterowania niż współczesne samoloty. Jednak nie dostano się do głębszych tuneli, gdyż wejścia do nich zostały wysadzone w powietrze przez Armię Czerwoną w 1942 roku. Naukowcy badający tunele stwierdzili, że jeśli odrzucić najbardziej nierealistyczne hipotezy ich powstania, to pozostaje kilka głównych wersji pochodzenia tajemniczych tuneli. Pierwsza, tunele to tajne bazy wojskowe, jednak starsze osoby i miejscowi historycy twierdzą, że na całym obszarze nie ma i nie było baz wojskowych. Jednak inni lokalni mieszkańcy twierdzą, że tajna baza sowieckich, rosyjskich sił zbrojnych tutaj się znajduje. Często obserwowane są tutaj trzygwiazdkowe obiekty latające. Miejscowa ludność mówi o nich, to nasze supertajne statki startujące gdzieś w pobliżu. Druga, tunele nie są tak naprawdę tunelami, ale szczeliną w skorupie, starożytną jaskinią, czymś w rodzaju pustki naturalnego pochodzenia. Ale to, co wiadomo o tej pustce, czyni tę hipotezę niemal całkowicie nierealną. Nauka nie zna takich doskonale gładkich szczelin. Trzecia.
Tunele są sztuczną konstrukcją starożytnej cywilizacji. Jeśli tak, to ta cywilizacja musiała być bardzo rozwinięta, jednak nic o niej nie wiadomo, prócz tajemniczych kopców i cmentarzysk z gigantami ludzkimi. Potwierdzenie takiej hipotezy oznaczałoby rewolucję w historii. Przy okazji należy wspomnieć tutaj o tajemniczych tunelach i metalowych pokojach w Jakucji w Dolinie Śmierci rzeki Wiluju oraz o bardzo cienkich ludziach w metalowych garniturach. Czy aby tajemnicze podziemne korytarze w pobliżu wioski Okunewo, które rzekomo prowadzą do świątyni Hanumana, świątyni starożytnej cywilizacji, która komunikowała się z kosmitami, nie ma czasami coś z tymi tunelami wspólnego? Czwarta. Tunele, część struktur, siedlisko nieznanej podziemnej cywilizacji lub mieszkańcy innej przestrzeni wymiarowej. W zasadzie niektórzy Ziemianie mogą żyć obok innych ludzi. Czasami przy okazji obserwują, jak ludzie w dziwnych ubraniach wychodzą i wchodzą do jaskiń. Kiedyś Nikolaj Rerichu wspominał o długich podziemnych korytarzach. W nich to ponoć mieszkali jacyś dziwni starzy ludzie. Często przychodzili na bazar robić zakupy. Płacili za towary i jedzenie starymi, nieznanymi tutaj złotymi monetami. Piąta, tunele jako tajna baza obcych, podziemny bastion obrony, który odpiera ewentualne ataki gwiezdnych przeciwników lub czegoś podobnego. Ta teoria powiązana jest z kotłami w Jakucji. Szósta. Tunele to ukryta przed nami sieć transportowa stworzona przez przedstawicieli pozaziemskich cywilizacji lub naszej hipersonicznej kolei. Wszystkie próby odkrycia tajemnicy tuneli natrafiają na pozornie nic nieznaczące zdarzenia, ale jednak utrudniające lub wręcz uniemożliwiające rozwiązanie zagadki. Ktoś monitoruje bardzo dokładnie sprawę tych tuneli i stara się za wszelką cenę ukryć ich prawdziwe znaczenie. Kiedyś grupa speleologów i ufologów zajęła się jedną z bezpośrednich odnóg tunelu, który prowadził do zasypanej wybuchem w 1942 roku idealnej hali lądowiskowej. Kiedy zbliżano się do zawału, wkrótce naukowcy odkryli w sobie irracjonalne poczucie strachu. Nagle w ciemnym tunelu rozległo się zbliżające dudnienie. Coś pędziło w ich stronę i ludzie zaczęli uciekać w panice. Żaden z nich nie doświadczył przerażenia przy wejściu do tunelu. W 1942 roku, zanim wejścia do tuneli zostały wysadzone, żołnierze, którzy tam byli, również doświadczyli niewytłumaczalnego strachu, znajdując się w ciemnych tunelach, kiedy podkładali ładunki wybuchowe. Zauważyć tutaj należy, iż we wszystkich relacjach świadczących o miejscach anomalnych pojawia się pewien rodzaj paniki, który odstrasza ludzi chcących zgłębić tajemnicę. Już dzisiaj wiadomo, że taki rodzaj paniki mogą wywołać poddźwięki, czyli dźwięki o niskiej częstotliwości, mniejszej niż 16 Hz, oraz odpowiednia częstotliwość i natężenie pola magnetycznego, które można wywołać choćby elektromagnesem. Kolejny zespół badaczy również porzucił swoje wykopaliska i uciekł w panice. Wykop, który pozostawili, wypełnił się wodą, choć od 3 miesięcy nie padał tam deszcz. Wykopaliska przerwano, jednak kierownictwo wyprawy nie było takie skore do zastraszenia. Postanowiono śledzić, gdzie pod stepowym tunelem prowadzi dziwna pustka. Tunel prowadził pod ziemią wiele kilometrów. Wreszcie instrumenty wykazały, że pustka pod ziemią zaczyna zauważalnie rosnąć. Szerokość stopniowo zwiększyła się z 22 do 80 metrów, a następnie do 120. Coraz trudniej było mierzyć teren do góry. Teren wznosił się na sam szczyt góry. Kiedy naukowcy zbliżali się do szczytu góry, wszystkich rozbolały głowy i zaczęli tracić poczucie kierunku. Sprzęt niebezpiecznie zaczął się nagrzewać, a wszystkie instrumenty elektroniczne nagle przestały działać. Zaledwie kilku dotarło na szczyt góry Niedźwiedzisk. Za pomocą obliczeń matematycznych i geofizycznych pomiarów analogowych fizycy odkryli wzór. Uderzenie piorunów kulistych następowało dokładnie tam, gdzie były podziemne spadki, a im większa była pustka, tym silniejsze było wyładowanie. Na grzbiecie góry znaleziono dziesiątki pionowych studni o średnicy do 20 cm,
które schodziły pod ziemię na 15 do 20 metrów. Ściany otworów były zeszklone. Naukowcy uważają, że są to tak zwane gniazda błyskawic, które znajdują się na grzbiecie Miedwiedzick i mają mniejszy opór elektryczny ze względu na źródła wody ukryte w ziemi lub osady metalu. Założono także istnienie pewnych linii, sił, pól elektrycznych, wzdłuż których przemieszczają się pioruny kuliste. Odkryto na grzbiecie węzły, do których aspirują. W trakcie badań poniżej grzbietu, gdzie sprzęt elektroniczny pracował w miarę normalnie, uzyskano wykresy zmian pola magnetycznego gleby w tej anomalnej strefie. Były to serie gładkich, symetrycznych linii. Oznacza to, że pole magnetyczne lokalnej gleby zwiększa się kilka razy, a następnie gwałtownie spada, co nie zdarza się spontanicznie, ale w sposób uporządkowany. Wahania pola magnetycznego są tak płynne, jakby leżały w tej okolicy niewidzialne linie energetyczne. Miejscowi nazywają to miejsce diabelskim legowiskiem, a Kosmopoisk ochrzcił je jako rezerwę kulistych piorunów. Właściwości i charakter diabelskiego legowiska nie mogą być jeszcze wyjaśnione przez specjalistów, tak jak nie mogą znaleźć antidotum na wszystko, co dzieje się w tej strefie. Tutaj na przykład niemożliwe jest wykonanie płaskiego toru bruzdy przez doświadczonego traktorzystę. Za każdym razem, gdy robiona jest prosta bruzda, następnego dnia okazuje się krzywizną, jakby traktorzysta był pod działaniem co najmniej litra samogonu. 11 listopada 1990 roku miało miejsce straszne wydarzenie w odległości 30 kroków od wiejskiej drogi. Miejscowy pasterz Bisen zmarł w bardzo dziwnych okolicznościach. Zgodnie z medycznym orzeczeniem lekarza kryminalnego, pomocnik pasterza odkrył zwęglone ciało leżące na ziemi bez żadnych oznak walki. Maksymalne oparzenie miało miejsce w okolicy kręgosłupa i narządów wewnętrznych, a skóra była zwęglona i poczerniała. Przyczyna spalenia pasterza jest nieznana. Podobnie 2 lata później spalił się listonosz. Dobrze znana anomalia grzbietu Miedwiedzick przyciąga wielu turystów i badaczy amatorów, którzy często zapominają o ostrożności. Oprócz piorunów, tuneli i diabelskiego legowiska, Miedwiedzick przechowuje inne osobliwości. Na przykład wielu ludzi wychodzi z domu i po prostu znika. W sierpniu 1993 roku Nikolaj, amator ufolog z terytorium Krasnodaru, zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. W miejscu, w którym był ostatnio widziany, znaleziono duże wgniecenie, jakby gigantyczna prasa wywierała nacisk na ziemię. W styczniu 2004 roku turysta z Baszkirii również zniknął bez śladu. Dziwny i przerażający incydent miał miejsce wśród członków ekspedycji z 1993 roku. Jeden z dni wyprawy okazał się bardzo zimny i pochmurny. Miejsce otwarte na świat, gdzie poszli spedytorzy, było pokryte słabą mgłą, co samo w sobie jest zaskakujące, ponieważ była 3 godzina po południu i każda mgła była nie na miejscu. Ale ogólne zmęczenie spełniło swoje zadanie i nikt nie zwracał uwagi ani na mgłę, ani na nagłą ucieczkę psa ekspedycyjnego. Nogi zdawały się unosić w rzadkiej mgle, pełzającej po ziemi. Jak mówił jeden z członków ekspedycji, musieliśmy chodzić po kostki we mgle, jak po błotnistym strumieniu. Mgła była dziwna, całkowicie zignorowała bryzę i nie reagowała wcale na ludzi. To znaczy, nie było w niej żadnych zawirowań. Nikt czegoś podobnego nigdy nie widział. Wydaje się, że coś podobnego zaobserwowano w pobliżu syberyjskiej wioski Kowa na słynnej Diabelskiej Polanie. Wieczorem twarze i dłonie, to jest wszystkie otwarte części ciała spedytorów, wyglądały na spalone, jak ciało nieostrożnego wczasowicza, który wystawia się w południe na promienie słoneczne. Ale naukowcy wędrowali w pochmurny dzień października, więc poparzenie słoneczne jest mało prawdopodobne. Są też zadziwiające historie.
17 sierpnia 1998 roku członkowie ekspedycji Kosmopoisk udali się do miejsca, w którym według pewnego pracownika floty transportowej Aleksandra Ziemia spadła na głębokość ponad 30 metrów. Sama. Wiosną po znalezieniu dziury w ziemi rzucił on tam dwie duże kłody i próbował przykryć je ziemią. Wszystko zatonęło jak w czarnej dziurze. Kosmopoisk potwierdził, że nie ma śladów uwolnienia gleby od ciężkiego sprzętu. Na brzegach dziury nie ma śladów samochodów, więc nikt tu nie wiercił. Dziura wyglądała, jakby została zrobiona przez niewidzialną siłę z góry lub poniżej z ziemi. W tym tajemniczym rejonie można znaleźć też szokujące znaleziska. Jedno z nich zostało odkryte w lipcu 1993 roku przez byłego głównego chirurga okręgu, a obecnie emerytowanego Aleksieja. Kopiąc ziemię łopatą, przypadkowo odkrył dziwny metalowy artefakt. Niezrozumiały pasek ze stopu brązu, który skręcał się w podwójną spiralę. Znalezisko zostało sprowadzone do Moskwy, gdzie wywołało sensację wśród archeologów z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Otóż w rejonie Wołgi nie powinno być żadnych produktów z takiego stopu. Coś podobnego znaleziono w starożytnym Egipcie, choć znacznie prostsze w formie. Skąd więc podobne znalezisko się wzięło tutaj? Tajemnic jest sporo. Niedaleko na zboczu zbliżającego się wąwozu spedytorzy natknęli się na fundament starożytnej struktury w kształcie litery T. Fakt, że była to starożytna świątynia, nie budził wątpliwości. Fundament o wymiarach 30 na 40 metrów był ściśle zorientowany na punkty kardynalne. Według szkicu doświadczeni archeolodzy w Moskwie datowali ruiny na pierwszy wiek naszej ery. W tej anomalnej strefie przechowywanych jest o wiele więcej tajemnic i można ją odkrywać przez bardzo długi czas. W pewnym miejscu biją tam dwa źródła wody. Jedno destylowane, a drugie napromieniowane. Fizyka staje na głowie. Radiometry szaleją przy napromieniowanym źródle. Miejscowy lekarz Herman postanowił nabrać wody do pojemnika i pospiesznie wysłał podejrzaną wodę do analizy do Moskwy. Niemniej szybko przybyli specjaliści z Moskwy. Według wszystkich wskaźników wieś musiała znajdować się na bogatych pokładach uranu lub w ostateczności stać na jakimś bardzo silnym źródle radioaktywnym. Jednak okazało się, że Ziemia jest zupełnie czysta i pozbawiona promieniowania. Napromieniowana była tylko woda tryskająca z podziemnego źródła. Potem zauważono, że pioruny kuliste często uderzają we wstęgę podziemnego źródła. Wieczorem 29 czerwca 1982 roku, podczas pierwszej wyprawy na grzbiet Miedwiedzick, jedna z członkiń ekspedycji zwróciła uwagę na trzy jasne gwiazdy pod kątem prawie 45 stopni na północny wschód od obozu. Razem tworzyły trójkąt z jednym białym światłem po lewej i dwoma czerwonymi światłami po prawej. Zaledwie 5 minut później obserwatorzy tego zjawiska byli pewni, że gwiazdy się poruszają. Prawie to samo wydarzyło się dokładnie rok i jeden dzień później, wieczorem 30 czerwca 1983 roku. W fakt, że był to statek powietrzny, prawie nikt nie wątpił, gdyż obserwowanie tego obiektu było możliwe tak blisko, że spedytorzy widzieli jego czarną obudowę. Dno było widoczne dzięki potężnemu reflektorowi świecącemu z jego środka, którego światło odbijało gładką powierzchnię statku. Reflektor nie był jak stożek, ale jak kokon światła, który również był bardzo dziwny w swojej budowie. Wielu mieszkańców tego regionu opowiada o spotkaniu z UFO. Kierowca mlekowozu, Iwan, widział kosmitów w przylatającym talerzu. Kierowca ciągnika, Peter, zobaczył świecący statek schodzący na szczyt zalesionego wzgórza późnym wieczorem. W 1993 roku na dużym polu znaleziono lądowisko trójkątnego UFO. Podczas wyprawy, dosłownie kilometr od obozu Kosmopoisk, na stepie odkryto ślad lądowania UFO w kształcie koła.
Trawa w miejscu lądowania UFO nabrała dziwnych i jasnych odcieni, od jasnożółtego do brązowego. W samym środku tego miejsca, na głębokości około 20 cm, znaleziono pozostałości robaków w postaci pustych rur. Same robaki zdawały się wyparować. Pomimo tego, że wyprawy odwiedziły ten obszar ponad 35 razy, nie ma rozwiązania tajemnicy Góry Miedwiedzickiej. Przeciwnie, w tej dziwnej strefie pojawia się coraz więcej tajemnic i być może na odpowiedzi jeszcze trochę poczekamy.